co wam powiedzieć. Ja dalej w to nie wierzę, że to się tak mogło stać. No, to jedynie co mogło pokrzywać, to właśnie ta pogoda, która jest, bo naprawdę chłopaki skoczyli niezłe skoki. No. Dawida wyciął w pierwszej serii, teraz już było widać, że cały czas ten wiatr słabnie. Zawodników puszczali tam przy plusowych, plus 19, plus 17 dostawali. I to, że Stefan dostał tych plus 15, ja w to nie wierzę. To nie wierzę, bo cały czas na radiu słyszałem, że trenerzy mówili słabo, słabo, słabo. Słabe są warunki. A tutaj kolega z Fischera mi mówi, że jak to jest możliwe, że trzech ostatnich zawodników miało takie same identyczne dodane punkty, nie? Znaczy odjęte, tych 15, chyba 8 czy 15 dzieje, nie? No więc to jest nieprawdopodobne, to jest niemożliwe wręcz. Tam się cały czas to zmienia. No. Mam bardzo czujniki. Jest, na pewno jest rozczarowanie, choćby z tego powodu, że prowadziliśmy z dużą siłą po pierwszej serii. I ja zawsze powtarzam, że konkurs się musi skończyć, bo to jest sport, ale dzisiaj jestem strasznie rozczarowany, bo moim zdaniem dzisiaj to nie był sport. To była totalna loteria, która się jeszcze nie wydarzyła w tym roku, na pewno. I taki krzywdzący konkurs nie powinien mieć miejsca, tym bardziej, że mamy jeszcze teraz przerwę chyba ze 3 dni do dużej skoczni. Więc ten czas był, żeby można było przeprowadzić ten konkurs. No ale cóż, nie nam o tym decydować, więc teraz musimy zagryźć zęby, no i na dłużej pokazać swoją siłę. Były jakieś rozmowy w trakcie pierwszej serii, kiedy najmocniej wiało i było najbardziej loterii. Nie wiem, jak to było cały czas, ale o tym, żeby ten konkurs przełożyć? No ale my nie mamy na to wpływu, to jest najlepsze, nie? Że... to w ogóle temat. Ale oczywiście, ja myślę, że nie jeden z trenerów tam składał protesty u góry. Nie takie formalne, ale gdzieś tam do delegata technicznego. No choćby Simon, który 5 razy go ściągali z belki, znów go wkładali. To się tak wydaje. Przykrywają go tam kocykiem, ale nogi chłodną. I to jest po prostu później jak beton. Ciężko jest wstać z tego. Więc chyba chciałem później już dokończyć, bo tak dosyć szybko zaczęli jechać. Też te warunki się troszkę pogorszyły. No i co tu wiele mówi? No nie jestem w stanie nic nawet. Czy nie powinno być takiej reguły, że jak jest 5 zdjęć z belki, to po prostu przerywa się to, żeby nikt się nikomu nie stał? Właśnie to się dziwię, bo zazwyczaj w Pucharze Świata tak jest, że jak jest tyle zejść, to przekładają, na przykład cofają zawodnika, niech się idzie zagrzać, puszczają przed skoczka, robią jakąś przerwę. Myślę, że ze względu na to, że to jest olimpiada, że chcieli to, ale to tym bardziej jest krzywdzące, nie? Tym bardziej, że czekasz 4 lata na ten konkurs, kurczę, i potem coś takiego się po prostu wydarza. Po tym drugim skoku Stefana już byliście przekonani, że on ma praktycznie to miejsce na podium, bo tak to mogło wyglądać. Nie, tego nie da się nigdy w 100% przekonać, że po pierwszym skoku wygrywa. No, po drugim. Nie, ale jak wylądował po drugim, myśmy powiedzieli, że medal jest. Zwycięstwo nie, ale medal jest. No dokładnie, to ja też cały czas myślałem, że ten medal jest. No właśnie. Jak zobaczyłem te punkty, które ma odjęte, to byłem w szoku. Naprawdę, bo trenerzy mówili, że jest źle na dole, że jest słabo. Bo słyszeliśmy, że już go chłopaki poklepywali, gratulowali mu niemalże miejsca na podium medalu, a potem nagle wielki szok. Też byłem przekonany, że ten medal jest. To jest tym bardziej krzywdzące, bo gdzieś tam... Komu jak komu, ale szczególnie Stefanowi się ten medal należy. No, za jego wytrwałość, cierpliwość i walkę do samego końca. No i co tu wiele mówi, no... Nie da się inaczej tego opisać. Tylko teraz trzeba się, jakbym to powiedział, wiem, że znów napiszecie tytuł taki, że bożaj się w kur... porządnie i na górze rozpierdzielić ich wszystkich i tyle, no. No co mam więcej powiedzieć? Ale my pisaliśmy nawet w momencie, kiedy dwóch naszych było na czele, że to jednak jest parodia to, co się tutaj działo. No to jest parodia, no i nie da się tego inaczej określić, bo pierwszy konkurs, olimpiada, tak jak mówię, no 4 lata czekasz na ten konkurs, nie? I przychodzi taki konkurs, który się w zasadzie nie powinien odbyć. Ale my na to nie mamy wpływu. No. Chodzi o to mnie, czy ten konkurs stanie się jakimś impulsem do drużynówki, do konkursu na dużej skoczni? Nie, przed chwilą powiedziałem, że na pewno będzie pełna mobilizacja i na dłużej będziemy chcieć udowodnić, że to, co się stało tu, to była ewidentna gdzieś tam wina tylko i wyłącznie pogody, niczego innego. Bo naprawdę chłopaki skoczyli dobre skoki. Trudno będzie ich poskładać teraz? Nie, ja myślę, że nie. Myślę, że nie, oni znają swoją wartość. To są już zawodnicy doświadczeni. No, bądźmy szczerzy, mamy najstarszą drużynę, jeśli chodzi o wszystkie, więc to doświadczenie mamy największe. Gdzieś tam w tym momencie zabrakło trochę tego szczęścia, ale myślę, że to szczęście przyjdzie w końcu na dłużej, że się to wszystko odwróci. A Piotr Żyła znowu wskoczy na tę górę sinusoidy, bo on tak Wimingen góra, wszystko później... zobaczymy po pierwszych treningach na dłużej skoczni. To jeszcze się wszystko może pozmieniać na pewno. Piotrek jest zdeterminowany, on wie doskonale, że potrafi skakać. Zresztą
Zakopane, naraz Willingen, gościu stoi na podium, nie? Kto by pomyślał? Powiedziałeś przed Willingen, że Peter Dybał. Ja powiedziałem, że jemu jeden skok wystarczy, żeby tylko i wyłącznie dojechał dobrze tak jak powinien i od razu wyjdzie. Tu znów zaczął troszkę inaczej jeździć i znów te skoki były troszkę gorsze, bo atakował bardziej z tyłu, z tej pozycji. On musi aktywnie dojechać, musi w to uwierzyć, ale Stefan nad nim cały czas pracuje, cały czas mu o tym mówi. Oby był, dlatego że przede wszystkim za mało reakcji na te dalekie skoki, na pewno, bo to jest, no bądźmy szczerzy, gdyby faktycznie w takich samych warunkach skakał Stefan i Kamil, to by przeskoczyli skocznie, bo musieli skoczyć 113-114 metrów, czyli faktycznie jakby mieli takie same warunki jak tamci, no to ja nie wiem, no 117-118 by musieli wylądować. Tym bardziej, że są naprawdę teraz w takiej dobrej formie, że ich na to stać. Panie Adam, jeszcze dopytam w takich emocjonalnych kategoriach. Bardziej złość czy rozczarowanie? Złość. Ja jestem bardzo zły. Jestem zły, bo wiem, że w tym momencie to nie było sportowe. To nie było sportowe, bo tym bardziej naprawdę chłopaki skoczyli dobre skoki. To mam od razu na słów, trenerzy mówią. No i później takie rezultaty. No to jest najgorsze miejsce, czwarte i piąte, nie? To jest tuż poza podium. A jeszcze w zasadzie po pierwszej serii byliśmy tymi liderami, nie? Więc to tym bardziej gdzieś tam człowieka denerwuje, no.